Projekt zarządu w sprawie korekty uchwały numer 26, tak jak w tekście, w sprawie ustalenia listy hierarchicznej zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na 2013 rok. W paragrafie pierwszy mamy zapis: zrezygnuje się z zadania powierzonego w zakresie budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na 2013 rok. Chodzi o zadanie wykonanie projektu parkingu przy ulicy Bobrowskiego w okolicy Kościoła Świętego Kazimierza i wprowadza się zadanie jako budowa i przebudowa ulic gminnych i cztery ulice wraz z remontami chodników przy ulicy Chrobrego, Narzymskiego, Lesistej i Bandurskiego. Czy są jakieś pytania? Skąd się wzięły te pozycje może? Z Chrobrego, to jest chodników do Narzymskiego, przeszowania Chrobrego i Lesistra. Ulica Narzymskiego, to jest chyba ogólne gminy do Lesistej. Macie? No, no, robię pismo 50 mieszkańców. No to dziękuję. Mam. No to jest teraz sprawa. No, to jest dobrze. No, to są... Tam, to jest ta lista, proszę. A to jest ta następna. Z tych pieniędzy 500 tysięcy można to zrobić. To jest zadanie. To jest zadanie. A jak mi się potrzebna ta ulica? To była zgłoszona. Na jest pan w komisji, to więc pan nie wyłaniał. Na pewno nie było tego. Nie rozkopiłem. No to już 5 lat nic nie zrobione i dlatego tak. Bardzo proszę o ciszę. Ale mamy na czemu ta została radny okręgu. Znacie stan faktyczny. Ja to zapomniałem. Zapomnieć to można się zjeść na danie, ale... To dobrze jest zgłoszone, ale nic nie bardzo rozumiem. Nie no, chodzi o to, że skoro wypracowaliśmy pewne standardy, że chodzimy, oceniamy, każdy ma możliwość zgłoszenia tych chodników. Nikt nikogo nie blokuje. To skąd nagle znajdują się jakieś nowe rzeczy? To jest jeszcze raz to samo, co przy komisji planowania. Pani, ja chciałam zapytać, czy jest opinia komisji w tej sprawie, za to odpowiedzialna, i chciałam się zapytać kolegi tutaj, bo kolega mówi, że kolega, który jest członkiem tej komisji, tydzień temu została zgłoszona ta ulica. Ja chciałam zapytać, co powiemy mieszkańcom, którzy zgłosili dużo wcześniej niż tydzień temu ulice do remontu, które znajdują się na liście rankingowej, i chciałam zapytać, co powiemy mieszkańcom, których ulice nie znalazły się na tej liście i będą czekać i czekają w kolejce na następny rok. Ale a tutaj interweniuje. Ale chodniki pokazuje. Przepraszam bardzo, owszem, że chodniki, ale mamy zadanie, ulica Chrobrego, przebudowa ulicy wraz z chodnikiem. I chciałam zapytać, czy ta, dokładnie, skąd się podzięło? Bo to jest zasadnicze. Z jakiej kuli idziemy? A przepraszam, z czego będzie tor remontowany? Z jakiej kuli? Z remontu. Z remontu. Z remontowy mamy tą kulę. Ile mam pieniędzy przeznaczonych? Bo ja rozumiem, że jeżeli już, to z tych pozycji można coś przenieść do inwestycji, po to, żeby to zrealizować. Bo tam to jest nierealne, żeby zrobić, jak mamy na razie 159 tysięcy na remont. Słyszałem, jaką mamy pulę, bo nie słyszałem odpowiedzi na to. No, ale ile mamy na bieżąco? Na bieżąco, jak mamy? 413 tysięcy. A mamy 17 zadań, chciałbym powiedzieć. Trzeba, ale to każda dzielnica tak ma, no to można albo... No ale przecież można spokojnie te zadania sprowadzić. No właśnie nie możemy spokojnie wprowadzić, ponieważ to nie jako inwestycyjne nie zostaną zaliczone remonty chodników sam. Musiałyby być z ulicami. To przebudowujmy ulicy. Mieszkańcy się ucieszą nawet. Jak będzie przebudowa, przepraszam, ale to na czym będzie przebudowa ulicy polega? To będzie zmieniać jej położenie? Prawo, lewo? Nie.
Połowa tych ulic, które remontują chodniki, też mi również remontują. Czyli generalnie de facto robimy zadania ad hoc, tak? Żeby wykorzystać tylko z tych środki finansowe, które zostały zgłoszone. To mamy zgłoszone również inne rzeczy. Panie Przewodniczący, pytanie, dlaczego jest Smarzyńskiego lesista? Bo proszę Państwa, od 2 lat zgłaszam tą ulicę, a ulica lesista zgłaszana jest od co najmniej 4 lat. Kiedy została całkowicie zniszczona i nikt, i wszyscy cały czas odkładali ulicę lesistą, remont ulicy, nie tylko chodnika, odkładali ze względu na to, że będzie w ramach remontu skrzyżowania, z którego zrezygnowano. Łukasiewicza, lesista, Olszyny. I w tym momencie to, że chodnik jest zgłoszony, ja zgłaszałem chodnik, zgadza się, zgadzam się, jest tam. Ale w tym momencie ta ulica przypomina, podobnie wygląda już jak chodnik. Łącznie z tymi jest chodnik jest zgłoszony. Chodnik jest był robiony i będzie robiony teraz. Jest zgłoszony, ale ulica była zgłoszona kiedykolwiek? W tej ulica była zgłaszana od chyba od 5 lat. Ja ją zgłosiłem ze względu na to, że jest w tej chwili z chodnikiem, jeżeli jest chodnikiem, oraz na Rzymskiego, która jest kawałkiem. Proszę przejechać na Rzymskiego ulicą. Proszę pana, ja przejeżdżałam. A czy mogę skończyć, panie Elżbieto? Czy mogę skończyć? A pan zgłasza. A mogę skończyć wypowiedź? Proszę mi też skończyć. Czy jechała pani kiedykolwiek ulicą? Teraz zapytam. Na Rzymskiego. Widziała pani, jakie tam są pagórki i góry? Jest to ulica bardzo uczęszczana z tego powodu, że i lesista. Dla wielu osób obecnie jest to skrót pomiędzy Rondem Mogilskim a ulicą Pilotów, bo pomijają Rondo Mogilskie, jeżdżą z ulicą Grubalską. Jest to ulica uczęszczana i prędzej czy później dojdzie tam do tego, że ona nie będzie się w ogóle nadawała do przejazdu. I może pani jeździła, ale ja ją zgłosiłem, uznając, że w tym momencie chodniki obydwa były zgłaszane, były na liście rankingowej, a jeżeli jest możliwość zgłoszenia wraz z remontem ulic, to z remontu chodników odpadną te dwie ulice. Miałem prawo jako radny to zgłosić. Najpierw pani Marysia, a później pani Sokolska, ale niech pani Małgorzata jeszcze wypowiadała. Nie ma dobrze. Ja chciałabym jeszcze raz zapytać, czy jest opinia stosownej komisji, a po drugie chciałam zapytać pani przewodniczącej, dlaczego łamiemy procedury przyjęte, które pozwalały nam normalnie funkcjonować w tej radzie. Proszę o odpowiedź na to pytanie. Nie mamy opinii odpowiedniej komisji, a jeżeli chodzi o procedury, to nie są one nigdzie zapisane, że żaden radny nic nie może zgłaszać. Prawda jest taka, że na każdej sesji każdy radny, a także i na komisjach, radny ma prawo zgłaszać różne swoje pomysły i tutaj naprawdę decyduje demokracja. Ponieważ obowiązuje demokracja, więc ja również proszę o głosowanie w trybie. Znaczy, jeszcze jedno, czy te ulice są wycenione, tak? Tradycyjnie nie mam. Nigdy nie było wycenionego. Ja chciałam zabrać głos właśnie w związku z tą dyskusją, która tu miała miejsce, bo nie wiem, czy my mielimy w ogóle pojęcia, bo zgłaszamy chodniki do remontu, prawda? Jest ogłaszany przez komisję termin, kiedy należy każdy radny ma obejść sobie wcześniej swój okręg. Myślę, że chodzi po nim, nie tylko jeździ, ale chodzi również na nogach, na butach, prawda? Więc powinien wiedzę mieć, ale jeżeli nie, no to powinien sobie przejść. I jest czas, kiedy ma zgłosić chodniki, później są wszystkie pozostałe procedury, tam te oceny i tak dalej, komisja nad tym pracuje. Natomiast nagle tutaj pojawiają się, były zgłoszone chodniki, pojawiają się ulice z chodnikiem. Ja na przykład na swoim okręgu mogę teraz wymienić kilka takich ulic, gdzie nie zgłaszam, ponieważ chodnik jest w miarę dobry. Na przykład końcowy odcinek ulicy Grzegórzeckiej. Od skrzyżowania z Fabryczną do ślepego zakończenia. Chodniki częściowo były wyremontowane przez radę, częściowo są w stanie nie najgorszym, choć mogłyby być lepsze. Natomiast sama jezdnia, czyli ulica, jest w stanie fatalnym, ponieważ asfalt, który powinien być w środku wyższy, a bliżej chodników niższy, zgodnie ze sztuką budowlaną,
taki był kiedyś prawidłowy, natomiast te spadki przy chodnikach, zwłaszcza po prawej stronie, są tak duże, że stoją tam kałuże do, prawie do połowy ulicy, prawda? I nie pomaga tam przetykanie, bo kratki przetykaliśmy, wszystkie ściekowe kratki są prawidłowe. Nawet jakieś tam drobne asfaltowania robił Zyki w ramach no, swoich tam bieżących tych środków. I nie pomaga to i woda sobie tam stoi, prawda? Kierowcy chlapią siebie, bliźnich, tudzież wszystkich którzy, uczestników ruchu drogowego. No. I ja tego nie zgłaszam, ponieważ nie było tutaj raczej mówione, że my mamy zgłaszać ulicę do remontu tego typu. No bo jest procedura. No ale nagle się okazuje, że zgłoszony chodnik, ale też i ulica teraz. No to zdecydujmy się, na co my w ogóle mamy, co my mamy zgłaszać, co ma procedować komisja, co ma zgłaszać zarząd, bo to jest, mówię jeszcze raz, to jest po prostu ADHD myślone. I jaki ma być przede wszystkim zakres tych robót? Czy to ma być, nie wiem, nowa podbudowa robiona po ulicy? Nie, to zarząd się ustalił. Myślę, że Ziki ustalił. Panie Elżbieto, nie zarząd. Ziki, no, przecież zarząd to nie zbiegł, co ty robisz. Remont ulicy, jeżeli pan, pani Jarku, przepraszam, jeśli pan, pani Jarku, jest w stanie ustalić, jak, w jaki sposób będzie dany remont chodnika przeprowadzany, to się pan myli. Ponieważ ja byłem i sprawdzałem, pytając wcześniej wykonawców na ulicy Lotniczej kiedyś. Jak będą, oni mówią, że po odkryciu tego mają zaplanowane tyle i tyle, ale nie wiedzą, czy podsypka będzie 5 cm większa czy mniejsza. W związku z tym myślę, że pomimo tego, że to są specjaliści, nie dadzą rady, to my na pewno nie odpowiemy. My możemy zaplanować remont ulicy wraz z chodnikiem, bo w fatalnym stanie jest to i to, ale jeżeli chodzi z listy jednej, chodzi z ulicą. Właśnie pani Mieczysławie, dlatego z inspektorami z Ziki, to pani Śpiewa oraz ja jeździliśmy przez ładnych parę godzin, żeby się dowiedzieć, jaki powinien być zakres tego remontu i tak dalej, i tak dalej. A państwo teraz wrzucacie zadanie, które nawet pewnie nie jest skonsultowane z Zikim. Prawdopodobnie jest? Było, ktoś się nad tym pochylał, czy nie? Czy tylko tak po prostu panie jest Janusz, w tym momencie sprowadzone? Zostały zgłoszone. Zostały zgłoszone i nie do Zikitu, tylko tutaj, do zarządu. Również pan mógł to samo, pani Małgosia mogła zgłosić. Nie, ja zgłosiłem. No ale to zgłośmy teraz wszyscy, każdy przynajmniej do jednej ulicy i rozwiązujmy tą uchwałę.
sesja w takim razie może 10 minut przerwy zrobić, tak, żeby każdy mógł sobie napisać, bo właśnie. Tak, 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 tak
Do głosowania nad całym projektem imiennie. Proszę Państwa, głosujemy imiennie. Ja będę teraz wyczytywać nazwiska i Państwo po kolei będą głosować. Pan Bielanowicz Jakub? Przeciw. Pani Siemienka Małgorzata? Za. Pan Czytaj Łomiec? Za. Za. Pan Derdziński Łukasz? Za. Za. Pan Klinowski Grzegorz? Za. Za. Pani Gołąb-Radziszewska Alicja? Za. Za. Pani Gątek Katarzyna nieobecna. Pan Maciej Hampus? Za. Za. Pan Andrzej Kalista? Przeciw. Przeciw. Pan Janusz Łyczko? Przeciw. Przeciw. Pani Maliszewska Magdalena? Za. Za. Pani Anna Matuszek? Przeciw. Przeciw. Pani Agnieszka Pasieka? Przeciw. Przeciw. Pan Łukasz Pietryka? Za. Za. Pani Berenika Rybicka? Za. Za. Pan Witold Driger? Za. Za. Pan Michał Stoczeń? Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pani Słuchowska Małgorzata? Przeciw. Przeciw. Pani Maria Szafraniec? Przeciw. Przeciw. Pani Elżbieta Świedla? Przeciw. Przeciw. I pan Jarosław Świerk? Przeciw. Za 10, przeciw 9, 1 wstrzymujący. Uchwała została podjęta.